Jeszcze nie. To o co chodzi? Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na oczywiście moim kanale. A dzisiaj coś, czego sami bardzo chcieliście. Pamiętacie, nie wiem ile dokładnie, z 2 tygodnie temu był pierwszy odcinek, taki po prostu odcineczek z gry Turmo, żeby pokazać wam tą grę, żebym ja zobaczył w końcu o co w niej chodzi. Bardzo wam się to spodobało, co mnie bardzo zaskoczyło i chcieliście, żebym zrobił serię, więc możecie sobie sami zresztą sprawdzić pod ostatnim odcinkiem, więc... Cisza, nie mówić, że ktoś to nagrywa, bo naprawdę mało mnie to obchodzi, mi się gra bardzo spodobała i zaczynamy seryjkę, tak przynajmniej mam nadzieję, tak taką mam nadzieję. Zaczniemy nową kampanię. Aha, zaczynałem już kampanię, nie pamiętam, raczej nie. Jedyne moje doświadczenie z gry to właśnie to, co wtedy zagrałem. I teraz, kim zostaniemy? Możemy wybrać sobie Blanche, Daisy, Ricardo i Joshua. No Joshua to taki fajny, ale Ricardo, tak... Ricardo... To zostanę takim... tu można... Buenos dias! Kurde, że on zwiedził świat na statku, na którym pływał przez lata, a nie potrafi nawet pływać. I kurde, nie chce się już martwić tonięciem, chyba że w pieniądzach. Więc nie będę innych tutaj historii słuchał. Wydaje mi się, że ta będzie po prostu idealna. Witam tutaj przyszły olejowy baronie. Witam cię w moim mieście. Oil industry, czyli taka... No, że tutaj... przemysł. Tutaj przemysł olejowy się rozrasta i że musimy zaczynać robotę. Click on the wagon and I will show you the basics. Ok, czyli muszę kliknąć tutaj, żeby pokazał mi podstawy, czyli taki tutorial. Ok, tak więc oczywiście klikam na wagon, hop on and I will take you to all inside. Dobra, czyli jedziemy na pole wykopaliskowe. No i jak widzicie, tutaj właśnie jest to, o czym mówiłem. I welcome to your first oil. Dobra, czyli tutaj mamy tylko jedną korporację. To dobrze, bo faktycznie dobrze zauważyliście, że moja kamerka zasłania odrobinę prawą, ale no nie da się nic z tym zrobić niestety. Nie da, chyba że dam tutaj na przykład może kamerkę. Dobra, jakoś coś pomyślę. Welcome to your first oil mining operation. Just follow my instructions and the oil will be flowing in no time. Ok, czyli musimy po prostu słuchać jego instrukcji. Before you can start drilling for oil, you have to know where to drill. Hire a dozer to take care of this. Ok, czyli mówi nam, że musimy wynająć tego pana z różdżką, którego nazwałem różdżkarza. I musimy go postawić właśnie w tym miejscu. Nice job, now give him a bit of time to find out where the oil is. Dum-di-dum. Ok, czyli musi po prostu, musimy dać mu chwilę, żeby znalazł olej. No i znalazł. He found oil, it's time to start drilling. Select the oil rig. Czyli to jest właśnie to i klikniemy below a dozer, so place the rig right here. Ok, no i muszę przeciągnąć moją tutaj rurę właśnie w to miejsce, które też mi pokazało. W sumie nie wiem, po co ten tutorial robię, bo już przecież grałem, całkiem nieźle mi to wyszło, ale skoro zaczynamy całą historię od nowa, to niech i będzie cała ta historia od nowa. You struck oil, but where you should take it? The left ink, of course. Select the horse wagon. Ok, więc damy tutaj wagon jeden i on będzie zawoził do lewego nasz ten. Kurde, skipuję. No i skipnąłem. A może bym wtedy zarobił więcej, gdybym nie skipnął. No nie wiem. Skipnąłem, bo przecież już mniej więcej wiem, jak w to grać. Good job, now it's time for the real work. Come to the town hall to meet your rivals and get yourself a parcel of land for your next venture. Ok, czyli teraz musimy iść do town halla. Musimy iść na world map, tak? Dobrze myślę? Tak jest. I tutaj są nasi koleżcy. Welcome. Buenos dias. Aha, to jestem ja. Howdy partner, this dude has been...
Dobra, nie chce mi się o nich tutaj czytać. What's up, folks? I'm on mean son of a gun. Hi there, all makes the world go round and fills my wallet. Okej, okay. Czyli każdy jest zainteresowany po prostu pieniędzmi. Let me assign you to your own piece of land. The first one is on the house. Okej, czyli po prostu on nas przydzielił do pierwszych landów. Te wszystkie landy, z tego co wiem, będziemy musieli zrobić, więc trochę myślę, że ta seria potrwa. Ricardo, czyli ja jestem zadowolony, tak? No, let's get drilled before... Okej, czyli nie mieliśmy wyboru, bo normalnie będziemy, wiem, że będą takie licytacje. Ojejku, new bank! I've opened an account for each of you. You can also visit me to view a financial report. Okej, czyli w banku pewnie będziemy mogli wziąć pożyczkę, tak jest, i patrzeć na jakieś reporty. W town hallu już nic niestety nie możemy zrobić. Każdy z nas ma po 20 tysięcy, więc zaczynajmy pierwszą przygodę z naszą grą. I lećmy. 2000 wydane zostało, po to tylko, żeby tutaj właśnie mieć je do wydania. Aha, już leci czas, stop. Dobra, da się tak zapauzować, no i trzeba to wszystko przemyśleć, co jest najlepszym, co będzie najlepszym wyborem. A może nie będę myślał, chyba gram na jakimś easy, nie? Bo nie wybierałem, więc puśćmy dwóch, szybciej coś znajdą. Puśćmy, właśnie o to chodzi, że to idzie do góry tak cały czas, to rośnie i jest coraz głębiej. Więc dlatego moja kamerka może coś zasłaniać, ale no zobaczcie, tutaj oni jeszcze nic nie znaleźli, a już jest 10 styczeń, a idziemy do marca 31. Okej. Okay. Tutaj jest. I tutaj jest. No niestety tam nie zdołamy zrobić tego, więc teraz tak po trochu schodźmy tą rurką, żeby zobaczyć. Może od razu na coś natrafimy. No tu niestety nie, tu też nie, więc dalej. Tutaj też nie, więc dalej. Okej, tu już trafiliśmy. Tutaj już też. Wiecie, no, wydaje mi się, że to jest lepsze niż... Chociaż nie, bo teraz każdą z tych rurek będzie trzeba osobno ulepszać. Ale no niech leci to właśnie w taki sposób. Tutaj wagon i może nie będziemy ten... Dobra, jest bardzo duża cena, więc niech oni od razu jadą sprzedawać. I kupimy więcej koni. Myślę, że nie ma sensu obecnie tego storować. Więc kupujmy konie. Zanim ten, no i dopóki jest tam mniej więcej dolar, czy tam 90 centów, to sprzedajmy. Kurde, no dobra, może jednak dajmy jeden silo, chociaż co? Nie wiem czemu akurat w takim miejscu, ale tu znowu rośnie cena, znaczy tak się waha. Nie wiem jak to rozegrać do końca, ale no dobra, niech na razie sprzedają, niech na razie to wszystko sprzedają. Teraz cena bardzo spada, ale już jest luty, tak? A do marca, końca marca. Jak spadnie poniżej 70, to kończę sprzedawać. Na razie niech jednak jeszcze troszkę pieniążków mi zarabiają. No dobra, wy już teraz wracajcie sterować tu. Kupimy jeszcze jednego konia, po to, żeby rozładowywał tutaj. I co, no dość duże są te, więc przydałoby się chyba ulepszyć... A, nie możemy jeszcze ulepszać tych, więc co? Nie uda nam się wszystkiego wydobyć, co? Tak myślę, że na 15-20 dni trzeba już wszystko zacząć sprzedawać. A silos niestety dość daleko ułożyliśmy, ale no nie da się tego przyspieszyć w żaden sposób. Chyba, żebym postawił co kilka tych. Tak, ale postawmy jeszcze jeden wagon po to, żeby szybciej to sprzedać. Właśnie, to już jest ostatni miesiąc, więc tak 15 czy 12 myślę nawet. Wszystkie konie, ale jaka jest mała cena, ja pierniczę. Rośnij ceno. Dobra, coś tam rośnie, ale bardzo mało. Boję się, że niestety nam się nie uda. Znaczy udać się musi, coś nam się udać, nie? Ale... Dobra, teraz poszła cena znacznie w górę. 14 i lecę. Dobra, jest teraz bardzo wysoka cena, znaczy bardzo wysoka, no jest wyższa cena, więc... Go teraz! Nie zbierajcie stąd ceny, tylko tutaj sprzedawać, sprzedawać szybko. Niech się rozlewa, niech się rozlewa. Nie przejmuj, ale nie zdążę znowu. Jeszcze konia, tutaj kolejny koń. Ale czemu wy stąd odbieracie, a nie sprzedajecie? Ludzie! Miesiąc się kończy, mamy cały ten, cały silos. Co źle zrobiłem? Gdzie popełniłem błąd? Ale siara. Strasznie jest. Jest strasznie, zrobimy, nie wiem, 1000.
sumie nawet nic nie zrobimy, tylko stracimy. No niestety, było dużo bardzo tutaj, duże złoże, ale... no niestety. To profit mam naprawdę? Coś zarobiłem? Wydawało mi się, że straciłem. No straciłem. Ale i tak byłem jednym, który... Kurde, oni po 100 dolarów zarobili. Ona tylko więcej ode mnie zrobiła, ale to i tak mało zarobiła. Dobra, myślałem, że dużo gorzej mi poszło, ale jak widać im też nie poszło zbyt dobrze, więc jestem trochę zadowolony, ale kurde, no słabo, no powiem wam, że słabo to poszło. Nie do końca wiem, gdzie popełniłem błąd. Howdy, może dlatego, że dwie te były i one, wiesz, się gubili. Howdy, my name is Fred Metal. Are you looking to make your oil mining operation more efficient? Come to my factory to upgrade your gear. Ok, czyli tutaj możemy sobie ulepszać nasze rzeczy. Co powinniśmy ulepszyć? Timer? Czym jest timer? Right, so no better resistant against the high pressure. Ok, czyli będzie mniej wylewania, tu możemy o, to jest fajne. Connect three pipes to each joint. Czyli o, to jest fajne. No dobra, ale na razie chyba nic nie będę upgrade'ował. Tutaj coś budują, ciekawe co. Bank, report. Nie, dobra, nie chcę nic oglądać, chcę jechać po prostu. Chcę kolejny land. Zobaczymy, jakie tutaj oceny mieliśmy. Ten miał 3,45, to był mój. Tutaj miał na 50 aż. Więc prawdopodobnie obok gdzieś będzie dobry. Ja bym chciał na przykład tutaj. Aha, i jak mogę to zrobić? Tutaj bym chciał iść. I tak mi się wydaje. No oni tam walczą ze sobą na razie. To jest o, koniec walki, czyli ja wydałem 1000 i ona 1000, a reszta wydała po 2 i on 3. Więc myślę, że całkiem dobrze wyszliśmy. Lećmy zaczynać. O, i tutaj już są na przykład dwie inkorporacje, nie? Ale to zaraz zacznie rosnąć i po prostu będę musiał wam mówić, jaka cena, albo może trochę po prostu przesunę. From now on, levels will run from... aha, czyli mamy po prostu więcej czasu, dobra. Stop. Stop miał być. Looking for another place to sell your oil, come to me at my place, the price is always right. Ok, czyli teraz mamy już dwie incorporation. Dzięki temu no, jest większa rywalizacja, co za tym idzie więcej do myślenia, więc... no i co? Gdzie te złoża są, panowie? Fajnie jakby było na środku. Wtedy byśmy po prostu jednym tym... Tutaj jest, tak? Czyli koło prawej. No, tam też jest. No i znowu one są strasznie daleko od siebie. Okej, okay, tu trochę przesadziłem, ale to jest bardzo duże złoże, więc... Kurde, no myślę, co zrobić. Wydaje mi się jednak, że... Lepiej będzie po prostu... Po prostu będzie lepiej jedno zrobić, niż stawiać drugie. A może stawię... Dobra, no spróbujemy raz jeszcze w taki sposób. Mam tutaj dwie inkorporacje, więc będzie trochę łatwiej sprzedać. Aha, nie mamy już kasy na to. Dobra, sprzedajcie z dwa wagony. I spróbujemy dalej pociągnąć pipa, bo tu są naprawdę duże złoża. Mamy teraz więcej czasu, więc to może mieć jako taki większy sens, nie? Spróbujmy, może tutaj. Nie, jeszcze trzeba posprzedawać. Come on, lecimy. Da się to jakoś przyspieszyć? Chyba nie widzę czegoś, żebym mógł przyspieszyć, więc spróbujmy drillować. No i gdzie to jest? Gdzie jest to złoże? Na samym dole? Tak średnio się opłaca na sam dół. Tam cena jest taka, no znośna całkiem, ale no naprawdę bardzo mało dostajemy. No kurde, gdzie ty jesteś, ludzie? Gdzie jest ta rzecz? Czy jakbym, jestem ciekaw, czy jakbym pociągnął jedną rurkę, to bym czym, to bym mniej zapłacił? Musicie mi pomóc, musicie mi powiedzieć, czy to już będzie tu? Jeszcze nie! Jeszcze nie! To o co chodzi? O co chodzi? Ja się pytam. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło w tym momencie.
No ale dobra, mniejsza. Niech już będzie, że tak właśnie miało być. Dobra, sprzedajmy dopóki jest po takiej wysokiej ten, no i korzystajmy z tego jednego. Nie mogę już więcej zrobić tych. Tutaj też nie? Nie, tu mogę. Ale nie wiem, czy chcę. Tutaj wyślę jeszcze jednego, może gdzieś pod spodem jeszcze jest. No ale tutaj to mnie oszukali jakoś. Tak dość mocno. Bo tu nic nie ma. Dobra, czyli fail. Fail roku. No widzicie, że mi ten, a to zazwyczaj powinno być właśnie pod nim, a nie tutaj czy tutaj. To mi się nie podoba, co tutaj zrobili ze mną. Czuję się troszkę oszukany. Ale no trudno, no czasem tak jest, no taki jest biznes. Mamy jeszcze dość sporo czasu, tylko właśnie ostatnio też za mało czasu miałem, za mało czasu im dałem, więc teraz będę musiał już na miesiąc przed zacząć sprzedawać moje tutaj te. Dobra, tu już jest tania mało, więc tutaj nie sprzedajmy. Zobaczymy, czy tutaj wzrośnie cena, czy zmaleje. Na razie maleje, więc też nie będziemy sprzedawać. Na razie sobie zbierajmy po prostu do naszego zbiorniczka i na ostatni dzień po prostu znaczy na ostatni miesiąc wszystko sprzedamy. No tutaj to mnie, tutaj wydałem kupę kasy z 1000 spokojnie, więcej nawet niż 1000. Tu jest jeszcze. No ale tam już, a tutaj nic nie ma? Patrzcie, jest. Takie małe źródełko. Tutaj też coś jest, ale tam już nie mam jak, wiecie. Dobra, to niech tutaj jeden jeździ. Właśnie ten, który będzie sobie jeździł, sprzedawał, odbiło. Nieważne po jakiej cenie, ważne by on tam coś robił. Gdzie ty jedziesz? Po co? I właśnie to wprowadza to głupie zamieszanie. A tu 0,26. Jezus, jak tania, to już będzie ostatni miesiąc. Chyba. Tragedia. Muszę konia jeszcze jednego przynajmniej kupić. Czemu ten z niebieskim jedzie tu? April, maj, o dobra, jeszcze jeden miesiąc, więc spoko. No średnio bym powiedział, to wszystko wyszło, no faktycznie mnie nie oszukał. Faktycznie było tu złoże, ale było na samym dole. No teraz jest już wyżej, tak? Bo tak jak wam mówiłem, ten ląd staje się coraz wyższy, dlatego wy teraz widzicie to, co jest po lewej, po prawej stronie. Wcześniej tego nie było widać, niestety ja dopiero jak nagrałem zauważyłem, że tego nie było widać. Obecnie jest tak jak jest. Tutaj nic nie ma, ale myślę, czy jeszcze jednego nie wysłać go. No bo tu też co? Tutaj też bym mógł postawić, ale już jest chyba za późno na to, żeby wydobywać tutaj też, więc skupmy się na tych dwóch złożach. Zobaczmy, tutaj cena jest bardzo średnia. Więc myślę, że tak czy siak będę próbował sprzedawać właśnie w tym. I zaraz zacznie się ostatni miesiąc, tu cena naprawdę idzie w górę. Więc kiedy cena tylko przejdzie powyżej dolara 5, dolara 10 może, dolara 5, ale już zwalnia, dobra, dolar 5, wszystko tutaj. O Jezus, szybko bardzo, więc teraz się opłaca sprzedawać i to naprawdę, ale muszę bardzo szybko wszystko sprzedać. I fajnie jakby tutaj udało się to usunąć na przykład, nie da się niestety. Ale no chciałbym, żeby te konie już się nie martwiły. Dobra, kupię jeszcze dwa wagony, które będą tylko i wyłącznie sprzedawały, bo ceny jest bardzo dużo, nawet trzy wagony. Niech wszystko idzie po to, żeby sprzedać, nie idźcie tutaj. Jak to usunąć? Nie da się usunąć. To jest złe, bo one muszą jechać tyle czasu, bo znowu nie sprzedam wszystkiego. Może jest jakiś sposób, żeby odłączyć, wiecie, rurę od zbioru, żeby oni się tylko i wyłącznie na sprzedaży skupili, no bo cena jest naprawdę bardzo wysoka i stoi. A tutaj też będzie wysoka cena, więc ewentualnie, no zobaczymy. Na razie niech sprzedają, na razie idzie im to bardzo dobrze. Dobra, no tym razem się udało zarobić troszkę więcej niż poprzednio, więc bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Tutaj już nie było takiego faila, miałem dużo więcej czasu, miałem więcej, wiecie, czasu na przemyślenie tego, ale no tutaj to mnie poskładali. Będzie ponad 4000 spokojnie, myślę, że nawet może i 5000. O Jezu, tutaj jakie wielkie złoże, wow. To też było niemałe, to prawie opróżniliśmy. No i tutaj już końcóweczka, ostatnie ten, więc aż 4,7 tysiąca profitu. Zobaczymy, jak inni wyszli. Tutaj było słabo, ale tu poszliśmy bardzo
dużo w górę. Tutaj najwięcej sprzedaliśmy. Najwięcej wydałem na, oczywiście na rury, na wagony. Nie jest najgorzej. Ile wszyscy zarobili? Ja zarobiłem 4,7 tysiąca, a oni zarobili dużo, dużo mniej. Jestem ciekaw, jak wyglądała moja ta... Okej, zamknijcie to. Zobacz, jestem ciekaw, jak wyglądała moja... Nice to meet you, I'm Edward and I'm a bit of a handyman. I like to experiment with stuff that can help you find oil. Make sure to check out my inventions. Okej, workshop. Co on tutaj będzie? Depth, speed... u niego można kupić te mole i skanery, ale na razie chyba zostaniemy. Jeszcze jedną rundę. Dobra, ale skoro tak dobrze nam szło, to może przydało nam by się poszerzenie rur. Co wy o tym myślicie? Albo nie. Ja nic nie zrobię, pójdę na jeszcze jedną grę. Myślę, że w tym odcinku 3 gry będzie dobre. Zobaczmy, ile będzie, jak długo byście chcieli, żeby te odcinki trwały. I wy mi napiszecie po tym odcinku, pod tym odcinkiem w komentarzach, co mam ulepszyć, co mam zrobić ze swoimi pieniędzmi, więc idziemy na kolejną wyprawę. Nic nie będziemy ulepszać, na razie idzie nam bardzo dobrze, więc aukcje. Zobaczymy na ile... O Jezu, nasza aż na 29, bardzo słaba nam tutaj poszło. Tak mi się wydaje, nie? Że te, które mają... Czym wyższa liczba, tym lepsze było to, co było, więc tutaj było 38, a tutaj już 29, więc wydaje mi się, że w tą stronę będzie dość słabo, ale gdy na przykład tutaj sobie poszedł, tutaj, nie wiem czemu, ale spróbujemy tutaj 1000, wydaliśmy, może tutaj odkryjemy jakiś nowoczesny, wiecie, spot z dobrymi bardzo wynikami, z dobrą tutaj powierzchnią rolną, oczywiście co, dwóch diggersów tutaj i tutaj, zobaczymy która nam tutaj bardziej się opłaci, oczywiście pewnie dwa rigi albo jeden i będziemy po prostu ciągnęli długie te, ale wydaje mi się, że dwie, chociaż no właśnie nie wiem, jedna jest o tyle dobra, że oni wydobywają tylko z jednej, więc wydaje mi się, że może jeden rig byłby wystarczający. Jest na samym środku, więc to już dobrze świadczy. I teraz idziemy po troszku w dół, właśnie tak jak poprzednio, żeby znaleźć złoże. I napiszcie mi, czy to też jest dobre rozwiązanie. Ogólnie piszcie tyle, ile chcecie. O, i tu fajnie, bo tutaj zobaczcie. Tutaj jest ten, ale niestety nie możemy dwóch z jednego, więc... Ale dobra, no spróbujemy. Zobaczymy, gdzie to dokładnie jest. To, co on tutaj wynalazł, może gdzieś tutaj. Trochę będziemy, wiecie, po omacku błądzić, ale na razie niczego tutaj nie znajdujemy. Być może to jest wyżej, a wtedy będzie troszkę smutno z tym wszystkim. Prawdopodobnie to jest właśnie wyżej. Śmiesznie to będzie wyglądało, ale no spróbujmy to zrobić właśnie w taki sposób. Gdzie jest wysoka cena? Tutaj, więc musisz sprzedawać niestety. Kolejną tą... No to był chyba głupi pomysł z mojej strony. Kolejny głupi pomysł z mojej strony. Da się to jakoś zrestartować? Nie da się. O, dobra, tutaj złapaliśmy. No ale to jest jakaś pomylona ta, więc... Ale niech będzie. Więcej tego. Dzięki temu będziemy mieli po prostu jednego riga i będziemy mogli to sobie na spokojnie z jednego miejsca brać. Tutaj też mamy tyle samo, pół roku na to, żeby to wydobyć, ale te tutaj nasze te... Dobra, sprzedajmy wszystko. Ale te nasze tutaj podboje, tutaj złoża wydają się małe, przynajmniej to wydaje się małe, więc myślę, że tutaj jeszcze jeden powinien sobie zacząć chodzić po to właśnie, żeby zobaczyć, czy ma to jakikolwiek sens. Na razie niech sprzedają, skoro to jest z jednego tylko brane, to mogą sprzedawać. Zobaczymy, jak cena spadnie, to wtedy troszkę postrujemy, więc teraz tak czy siak będziemy potrzebowali więcej wagonów, więc kupimy jeszcze kilka wagonów. 5 na razie starczy, cena jest naprawdę bardzo wysoka, więc fajnie byłoby to jeszcze bardziej wykorzystać. Fajnie byłoby jak najwięcej teraz sprzedać, dopóki cena jest... Wow, jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Więc tutaj znalazł, no ale tutaj już byśmy musieli postawić kolejny ten. A sami widzieliśmy, że to tak średnio działa, jeżeli jest tak dużo... tak dużo wiecie czego, nie? Na razie może starczy nam ten jeden i spróbujemy tutaj maksimum tutaj wydobyć z tego.
Myślę, że tak. No bo tutaj kolejne byśmy musieli, znowu byśmy musieli prowadzić rurę. Aha, ja mówię i robię. Miałem tylko sobie pomyśleć, co by trzeba było zrobić. A się okazało, że ja myślę i robię, więc... No, śmiesznie. O, ale tu jest na przykład bardzo duży ten, bardzo duże złoże. Te prawdopodobnie niedługo się skończą, a tutaj, tutaj się nie skończy. Więc bierzmy tu. Kolejny wagon, no i niech leci. Jeżeli tu spadnie poniżej 80 centów, budujemy silos. Tutaj gdzieś mniej więcej. Myślę, że tak. Może, dobra, spadło już, więc anulujemy, bierzemy silos. Kupujemy silos. Składujcie te rzeczy do silosu, chociaż silos powinniśmy bardziej tutaj gdzieś na środku położyć, żeby oni mieli blisko. To też jest jeszcze do przemyślenia, wszystkie te techniczne sprawy. Tu już na wyczerpaniu. Tutaj z tego co widzę jeszcze troszkę jest, ja sobie powiększę tylko po to. No nie wiem, może już się nie da. No i na razie składujmy to wszystko w silosie. No i tak, zawsze sprzedaję do tego prawego, bo lubię, ale teraz mamy bardziej bliższą drogę jednak do tego niebieskiego, więc myślę, że zaraz drugi silos zbudujemy gdzieś koło właśnie tutaj, żeby oni mieli dość łatwą drogę do sprzedaży. Zaraz ten silos nam się wypełni, a niestety nie mamy na tyle pieniędzy, żeby ten, więc chociaż jednego spróbujemy sprzedać, po to, żeby drugi silos zbudować. Jeszcze musimy jeden. Więc teraz niech ten na przykład sprzeda cały. Za dość małą cenę, ale dobra, niech będzie. Dobra, starczy, tyle nam. Resztę zawieźć do silosu, który został przy tym akurat. I będzie im dużo łatwiej to wszystko sterować. Tu już praktycznie jest puste, więc teraz tylko stąd będzie szło. Tu jest naprawdę duże złoże, więc stąd powinniśmy brać. Tutaj 0,11, no bardzo słaba cena. Nie powiecie, że nie, no bo jest naprawdę bardzo, bardzo słaba cena. Ale tak czy siak tutaj rośnie, więc dobrze. Tu też zaczyna rosnąć, jest maj, czyli na koniec tego miesiąca, na początek przyszłego, wszystko sprzedajemy, nawet może wcześniej, bo teraz też nie wszystko sprzedaliśmy, więc jakoś pod koniec maja już będziemy musieli zacząć wszystko sprzedawać. Cena zacznie rosnąć, po prostu, kiedy cena przekroczy dolara, ja myślę, że już zacznę wszystko wtedy sprzedawać, bo to jest dolar, nie wiem, za galon, za litr, tak naprawdę, albo za wagon, nie no, raczej nie. Dobra, dolar 5 i wszystkie wagoniki idą tu, 8 wagonów. Idzie właśnie w tym kierunku. Myślę, że nawet kupimy jeszcze 2 wagony. Tylko po to, żeby szybciej to wszystko trwało, bo cena jest naprawdę bardzo dobra. Więc kupimy jeszcze 2 wagony, 10 wagonów. I myślę, że uda im się do końca miesiąca to sprzedać. Nieważne już będzie wtedy to, co oni wybiorą. Po drugiej stronie cena też idzie bardzo do góry, ale tutaj jest naprawdę świetna cena, więc teraz dobrze to wszystko wyszło. Myślę, że tym razem... O, zobaczcie, jak oni szybko to sprzedali tym razem, więc... Dobrze, cena jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Dużo koni poszło, mamy jeszcze naprawdę dużo czasu, bo to teraz dopiero zaczyna się ostatni miesiąc, a my już mamy praktycznie wszystkie nasze zasoby wyprzedane, więc teraz spokojnie, po obojętnie jakiej cenie, możemy sobie sprzedawać te wagoniki, które zostały. Koni trochę jednak za dużo wyszło, ale no kolejne po raz kolejny zarobiliśmy sobie z 4 czy tam 5 tysięcy, myślę, że dojdziemy do tych 5 tysięcy spokojnie. Po dwóch stronach cena jest bardzo dobra, tutaj zaczyna sprzedać, więc moglibyśmy automatycznie iść do tamtych, bo tam jest duże zapotrzebowanie, więc lecimy tutaj i to będzie dużo, dużo dłużej trwało dowieźnienie tamtego wszystkiego, ale tak czy siak na niczym nam już nie zależy, bo już jesteśmy na samym końcu całej wyprawy. Wszystkie nasze zapasy sprzedaliśmy, nie wiem czy 5 tysięcy to jest bardzo dobry profit, ale tak czy siak myślę, że i tak będzie lepszy od innych. Myślę, że może nawet 6 tysięcy uda nam się uciułać do końca tego miesiąca. Przepraszam was bardzo. I myślę, że spokojnie 6 tysięcy to będzie nasz profit. Myślę, że bardzo, bardzo dobrze. Tak czy siak nie wiem czy dobrze wyszło z tym, że to kolejne wielkie złoże. Naprawdę, te złoża tutaj na tych mapach są ogromne. Ja pamiętam, że wtedy jak grałem, to miałem takie 2 malutkie złoża i tyle. Trzeba było się pożegnać. 6,3 mamy tutaj zarobione, myślę, że bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobry wynik mamy. Ale znaczy zrobiliśmy tak czy siak najwięcej, ale byli blisko. Ten był tutaj bardzo blisko. Zobaczymy tylko na mapkę po raz kolejny. Aha, tutaj jakąś stable. Care of the horses, keep them healthy and ready for work. Ok, czyli oni mogą tutaj naszymi koniami się zająć i możemy tutaj ulepszać konie, więc spoko.
Powiedzcie mi, co mamy zrobić w następnym odcinku, co mamy kupić. Mój tu był 45, czyli jeden z lepszych, więc super. No, a my stąd wychodzimy. Ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Dajcie mi znać w komentarzu poniżej, co mam ulepszać, co mam robić lepiej, co mam robić gorzej. Więc trzymajcie się. Pa, pa. We'll be right back.